Hello, witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Extreme Adventures Dokładnie, pewnie nikt z was się nie spodziewał, że odcinek pokaże się tak prędko Jednak to zapowiedziałem, więc wow Mamy kolejny odcinek, dzisiaj dość krótki Ponieważ jest to tylko ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród I oczywiście prezentacja Halisław Więc panie i panowie, oto je Halisław. Oto je Halisław. Wow Proszę państwa, oto jest Oto jest miejsce, w którym jest jednocześnie połączona Hala Sław, Hala Zasłużonych oraz nowa Aleja Sław. No i panie i panowie. Tak, to jest to. Postanowiłem, że wszystko zgromadzę w jednym miejscu i wszystko będzie tutaj, gdyż to troszkę było poplątane. Tutaj Aleja Sław, tutaj Hala Sław w innej bazie i tym podobne. Więc tak, pierwsze wrażenia. No cóż, to pewnie wygląda jak jacyś ludkowie i tak ma wyglądać. A to jak jakiś demon. Tak, no cóż, troszkę mi fantazja tutaj poniosła. No i zbudowaliśmy. I tak, tutaj mamy hmm, żelazo, dokładnie. Tam mamy złoto, a tu mamy diament. Co to oznacza? Oznacza to, że żelazo to jest takie oznaczenie, no takie średnie, złoto wyższe i oczywiście diament najwyższy. Więc panie i panowie, hala zasłużonych, hala sław. I Alejasław, tak, dokładnie. Dzisiaj powiem wam wyniki konkursu, który już dawno był zapowiedziany i dawno już rozstrzygnięty praktycznie. E, jednak wyników jeszcze wam nie powiedziałem, więc, panie i panowie, lecimy. Okay. Mam tutaj ze sobą pięć tabliczek, które dzisiaj przyczepię do specjalnych, oto tutaj, e, komnat. Tak przydzielę. I, panie i panowie, były razem dwa konkursy: tak, konkurs na nazwę bazy oraz konkurs na wybudowanie bazy. Oczywiście ważniejszym konkursem było tutaj wybudowanie bazy, więc y, nagrody będą ciekawsze z drugiego konkursu. Ok, Panie i Panowie. Pierwszy konkurs, może przelećmy sobie do nazwy. I tak, oczywiście są trzy miejsca. Trzy miejsca, dokładnie. No to może zacznijmy od trzeciego. Trzecie miejsce otrzymuje ode mnie użytkownik gandziarz 20 za nazwę Smoczy zagajnik. Dokładnie. Słuchajcie, bardzo mi się spodobała ta nazwa. Jest ona naprawdę ciekawa i sympatyczna. Um, I tak, chciałbym Wam coś jeszcze powiedzieć. Otóż, e, jeżeli na przykład wymyśliliście taką samą nazwę, a inny użytkownik dostał nagrodę, bo czasami się to zdarza, e, to tutaj już decyduje czas, kiedy wysłaliście pracę. E, Smoczer Zeganik, otrzymałem takich prac 3, jednak Gandżer 20 był pierwszy, więc gratuluję. Dobra. E, Gandżer 20 otrzymuje do mnie tylko subskrypcję, gdyż tak było e, wyznaczone to na konkursie, więc dziękuję Ci, Gandżer, i no cóż, gratuluję. Dobra, drugi użytkownik, drugie miejsce to Mestoldanio44, który ląduje w mojej Halisław. dokładnie, oraz otrzymuje moją subskrypcję, więc nazwa na taką bazę to, uwaga, Smoczy Garnizon, więc wow, naprawdę Smoczy, spodoba mi się ta nazwa Smoczy Garnizon, taka ponura, taka inna po prostu, takiej jeszcze nie otrzymałem. Ale proszę bardzo, dziękuję Ci bardzo za wzięcie udziału. No cóż, niestety drugie miejsce, um, ale gratuluję. Okay. No, a tak tutaj oto wygląda um, Halasław, więc panie i panowie, to są wszyscy wygrani, którzy naprawdę się zasłużyli u mnie w serii i którzy naprawdę wymyślili fajne rzeczy, więc. I tak, jeszcze jedna rzecz. Jeżeli nie zobaczylibyście z siebie tutaj, którzy po prostu wygrali, no to wybaczcie. Ale ostatnio miałem bardzo naprawdę straszny bałagan w, U w Halisław. Niestety nie miałem kilku osób, i musiałem sobie zerkać po filmach, po prostu kto, gdzie, co wygrał. Więc jeżeli tutaj siebie nie zobaczyliście, no to napiszcie do mnie na e-mail konkurs baza Więc ja tam na pewno do was odpiszę. I tak, panie i panowie, pierwsza. Pierwsze miejsce, pierwsza wygrana i oczywiście nazwa, która zostanie przydzielona do ów bazy. Panie i panowie, pierwsze miejsce to Smoczy Ziew. Dokładnie. Od dzisiaj tak moja baza się nazywa, Smoczy Ziew. Dlaczego akurat wybrałem tą nazwę? No słuchajcie, według mnie ta nazwa jest naprawdę epicka i jest taka, taka mroczna, tak Smoczy Ziew, kurde fajnie. Próbowałem to wygooglować nawet w wyszukiwarce, jednak po prostu nawet nie znalazłem czegoś takiego jak Smoczy Ziew. Więc wow, brawa dla twórcy za wymyślenie czegoś takiego. Um, I myślę, że jest ona najlepsza z najlepszych A wygrany to Kuwaku Dokładnie, myślę, że czytam ten nick dobrze Jednak To wszystko wyświetlało się na ekranie Więc Kuwa Ku, dokładnie um, Nie wiem, czy wam już mówiłem Jak wygląda ta cała e, Aleja Sław e, Aleja ma 200 kratek długości I ciągnie się naprawdę bardzo daleko z boku tutaj mamy jakieś, wiecie, poniszczone ściany, że niby jest to jakaś stara świątynia. No, i jak widzicie, jest jeszcze jedno miejsce. Wow, kłaku, ok, słuchajcie. No, i pewnie tak. Kłaku, bardzo Ci dziękuję. I lecimy teraz do drugiego ważniejszego, według mnie, konkursu, który oczywiście polegał na zbudowaniu bazy. Dokładnie. I tak, panie i panowie, trzecie miejsce otrzymuje ode mnie cichy channel, który wybudował naprawdę. Piękną bazę tam w moim miejscu. Znajdowałeś tam przepiękny wiatrak oraz wieże, a także szerokie naprawdę podziemia. Więc wow, pod, um, oglądając te wszystkie mapy, byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem. I cieszę się, że naprawdę ktoś potrafi zbudować takie cuda um, dla konkursu, więc dziękuję ci. Otrzymujesz moją subskrypcję. Um, no i oczywiście. Um, tak, pokaz prezentacji mapy um, w filmie, więc wow, no naprawdę dziękuję Ci, że postarały się, tak? I słuchajcie tak. Drugie miejsce. Drugie miejsce, um, czyli miejsce w Halisła, subskrypcja. Um, otrzymuje ode mnie X don'tes X dokładnie. E, który zbudował, że tak powiem, taką sztuczną skałę, zupełnie nie przypominającą um, teraz moją bazę, więc wow, naprawdę się zdziwiłem, że można coś takiego zrobić <noise> z góry. E, kompletnie rozkopana została góra. I postawiono tam zupełnie, zupełnie jakby jeden budynek, e, który tworzył naprawdę fajny kompleks. Dokładnie, więc, Dantes X, dziękuję Ci bardzo serdecznie. E, drugie miejsce. Wow, naprawdę świetna baza, dziękuję Ci. No i tak, pierwsze miejsce. Tak, na które wszyscy czekają. Otóż, pierwsze miejsce to tak naprawdę Egzekwa 2, miejsca. Słuchajcie, naprawdę nie wiedziałem z którą tych baz wy wybrać. Były obie niesamowite i obie naprawdę wspaniałe, więc, panie i panowie, mm, mamy dwóch wygranych, którzy będą mogli porozmawiać ze mną mm, prywatnie na Skype lub polecanie kanału przez dwa tygodnie. Miejsce Sław także otrzymałem oraz subskrypcja. Tak, panie i panowie. Pierwszym wygranym, mm, bo jest dwóch, jest użytkownik The Hot Gaming, dokładnie, który zbudował świetną bazę, która przypomina mi naprawdę Sielankę kiedy wbiłem na ten, na ten zapis gry. E, się naprawdę jakbym pierwszy raz odpalił Minecrafta. E, miejsce, które naprawdę zmienił użytkownik e, The Hot Gaming. E, coś naprawdę niesamowite. E, Zobaczcie właśnie teraz film, który przedstawia naprawdę bazę, która. która jest sielanką, naprawdę. Tam wszystko jest takie, takie kolorowe, takie wszystko na swoim miejscu. E, nie brakuje tam niczego. Są tam jakieś fontany, jakieś zjazdy, naprawdę jest tam. Nawet fabryka kości, fabryka melon, wszystko co się po prostu da. Um, więc wow, bardzo Ci dziękuję. Wygrywasz mm, ode mnie pierwsze miejsce, z tobą się jeszcze skontaktuję. Um, jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem. Tak, masz moje uznanie, dzięki. I oczywiście jeszcze jedna osoba, która jest exequo, nie jest ani gorsza, ani lepsza, jest taka sama, e, która wybudowała zupełnie coś praktycznie innego. E, nie sielankę, jednak projekt naprawdę epicki. Dokładnie. E, jest to osoba Derobak. Dokładnie. Derobak zbudował ogromny projekt drzewa. Tak. Pewnie myślicie, że wybrałem tą, po prostu ten, um, tą bazę, dlatego że budowałem sam takie drzewo. Otóż powiem Wam, że nie do końca. Drzewo jest praktycznie rozmiarów e, odcinka z 90 mea. I na dodatek jest ono zagospodarowane w środku oraz na zewnątrz, co jest naprawdę niesamowitym projektem. Możemy wejść do tego drzewa, tam jest po prostu w środku drzewa, ten dom. Drzewo zostało starannie oświetlone, liany pociągnięte do samej ziemi praktycznie. Dookoła znajdują się jakieś domki, porty, to jest naprawdę coś niesamowitego. Znajdziemy tam latarnie, i nie dość, że autor natrudził się nad samym drzewem, zbudował jeszcze takie cuda dookoła, więc tak. Wow, panie i panowie, naprawdę. Coś świetnego, że mogę tutaj przyczepić tabliczkę z takimi nikami, e, gdyż po prostu te osoby mnie rozbroiły. Robak um, i The Hot Gaming, dokładnie. Więc, no cóż. Przypnijmy sobie jeszcze tutaj e, The Hot Gaming. Dokładnie. E, tutaj się nie pomyliłem: The Hot Gaming, nie Hot Gaming, więc gratuluję. E, Wielki podziw dla tych e, osób. Wbijcie naprawdę na ich kanał. Może mają jakieś ciekawe filmy, które po prostu e, na pewno Wam się spodobają. E, no i możecie ich zasubskrybować, gdyż no cóż, to jest naprawdę coś, co, um, za co powinno się podziękować takim osobom. E, I panie i panowie, mam, mam, powinien, powinienem mieć jeszcze tutaj jedną tabliczkę, którą gdzieś zgubiłem. <laughs> wow, nie wiem gdzie, ale naprawdę. I słuchajcie, e, jest jeszcze jedna osoba, która zupełnie nie zalicza się do konkursu. To znaczy zalicza się, ale nie pod, e, że tak powiem, względem wygraną. E, proszę bardzo, mamy tutaj coś takiego jak tabliczki. Tak, tabliczki. E, mamy tam znaleźć miejsce w Minecraftowym świecie, budowę widzi, czas zacząć, pięterko, czas na magazyn, podziemię, Minecraft Update 1.5 i tak dalej, i tak dalej, aż do odcinka setnego. E, oczywiście nazwy są tylko do odcinka 90, jednak tu wszystkie są po prostu te tabliczki, podpisane kolejnymi to odcinkami. I słuchajcie, dlaczego to zrobiłem? Otóż em, dostałem jedną mapkę na konkurs, em, która była całkiem fajna, jednak niestety nie wygrała żadnego miejsca e, z ów przedstawionych. Jednak posiadała naprawdę bardzo fajne rzeczy, która mi się spodobała. Otóż był tam bardzo długi korytarz, em, i na tych korytarzach były, że tak powiem, takie posążki em, z wełny, na których by, by były po prostu podpisy e, kolejny to filmów. No i wow, naprawdę to coś mnie zainspirowało do po prostu zbudowania czegoś takiego, w którym by to kolejne odcinki były oddzielone od siebie o dwie kratki. No i cała Aleja ma po prostu 200 kratek. I to ma także taką wartość troszkę, no nie wiem, sentymentalną, że po prostu Aleja Sław to jest jakiś związek z historią tej serii. No i te osoby, które tu trafią naprawdę muszą zbudować coś zajebieszczego, że tak powiem. Dobra, panie i panowie, no cóż, słuchajcie, to byłoby na tyle ewentualnie, właśnie, kurde, zapomniałem, wybaczcie. Inspiracja tego czegoś, właśnie, tutaj, tej mapki, oczywiście, ląduje w hali zasłużonych. In, Inspiracją tego czego do zbudowania, właśnie, ów tabliczek, był użytkownik Matysiak Matys 100, który trafia do e, hali zasłużonych, więc wow, dziękuję Ci, Matysiak. E, no i to są wszystkie osoby, które tutaj trafiły, więc wow, panie i panowie, dziękuję Wam bardzo serdecznie wszystkim, wszystkim, którzy znajdujecie się tutaj. E, już niedługo wystartuję mm, Akcja Interaktywnej Halisław, e, dzięki której po prostu będziecie mogli sobie zobaczyć na kanale, w filmie, dzięki adnotacji użytkowników, którzy po prostu się tutaj znajdują. E, no i myślę, że będzie to jeszcze dla nich lepsza nagroda, e, gdyż po prostu będzie to widoczne, że tak powiem, za pomocą e, kliknięcia w jednego filmu, a nie po prostu szukanie em, ów osób w danych odcinkach. Więc panie i panowie, wszystkim tutaj zgromadzonym bardzo dziękuję, oczywiście mówię o osobach, które wygrały, no i oczywiście nie tylko im. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie, e, gdyż naprawdę połączenie tych wszystkich prac e, to był niesamowity dla was wysiłek. I już wkrótce e, zobaczcie film, który przedstawia e, wszystkie prace podesłane... Y, wszystkie prace, po prostu, które mi podesłaliście. Y, po prostu mapy. Tak, mapy. Więc to będzie zupełnie oddzielny film i oczywiście przy, przedstawione tam zostaną szczegółowo mapy wygranych, więc y, wow, naprawdę... Y, Zapraszam do oglądania, gdyż co niektórzy mogą sobie naprawdę inspirację z tego jakoś zaczerpnąć, więc e, tak, dziękuję bardzo wszystkim wygranym. A ja ten króciutki odcinek kończę i już niedługo spodziewajcie się kolejnego odcinka serii Mea i oczywiście filmu przedstawiającego wszystkie prace, e, które nadesłaliście. Oczywiście nie mogę tutaj także zapomnieć o nazwach, gdyż e, miałem naprawdę wielkie trudności z wyborem nazwy dla bazy. E, podesłaliście mi bardzo dużo prac i bardzo ciężko było mi je wybrać. Więc jeżeli zdołam naprawdę jeżeli zdołam tutaj nie ma żadnych żartów jeszcze wszystkie niki osób które brały udział w konkursie w opisie jednak jest ich naprawdę dużo więc mam nadzieję, że mi się to uda i chciałbym to zrobić w zamian za podziękowanie więc. Dziękuję wszystkim tu zgromadzonym, dziękuję wszystkim, którzy brali udział. No i konkurs zakończony, mam nadzieję, że kolejny ciekawy konkurs, troszkę inny niż wszystkie inne takiego konkursu jeszcze na YouTubie nie widziałem, więc staram się dla was wymyślać, co to nowego. No i myślę, że... E, no cóż, że będzie ich więcej. Dziękuję, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym odcinku z serii Minecraft Extreme Adventures. Tymczasem lecę budować kolejny projekt. Hej!